Powiem tak, zdecydowanie ten mecz całkowicie nie ułożył się po naszej myśli, tak sobie zakładaliśmy. Rozegraliśmy słabe zawody, próbowaliśmy ratować przewagą w drugiej połowie. Też brakowało skuteczności pod bramką, tak jak już dzisiaj stanowczo nam tutaj wyraźnie skuteczność całkowicie odbiegała od normy. Mam nadzieję, że tak, że w końcu się przełamiemy i u siebie przed liczną publicznością leszczyńską zaprezentujemy się dużo lepiej. Próbujemy zwycięstwa, żeby gdzieś ten zespół uwierzył w siebie, bo ten zespół stać na dużo lepszą grę niż to, co zaprezentowaliśmy w dwóch ostatnich meczach. No ale cóż, no cześć, tutaj musimy przemyśleć, wyciągnąć wnioski z tych dwóch porażek. Jakby liga nie kończy się na dwóch meczach, w związku z tym jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że w kolejnych meczach udowodnimy swoją wartość. Znaczy, no myślę, że ten początek dużo dał, że wygrywaliśmy do przerwy 2-0. Potem już jak przeciwnik zaczął grać z tym wycofanym bramkarzem, to był trochę problem, ale gdzieś tam mieliśmy poukładane. Myślę, że zasłużenie wygraliśmy to na pewno. No, po Lubawie emocje opadły, jesteśmy u siebie, już nie było czego się bać. Wiedzieliśmy czego się spodziewać, więc wszyscy biegali od samego początku, nie przespaliśmy pierwszej połowy. Wiedzieliśmy, że trzeba od początku ruszyć, spróbować coś strzelić i się udało. 17 sekunda 1-0, to już dało nam na pewno dużo wiary. Znaczy, no, jeżeli chodzi o założenia taktyczne, to na razie nam tak wychodzi średnio. Cały czas trenujemy, próbujemy. Myślę, że jeszcze trochę i będzie wychodziło. Jeżeli chodzi o te dwie bramki, myślę, że już też tam trochę zmęczenia było. Też większość chłopaków gra na dużym boisku i gdzieś tam czują to w nogach. Ja wszedłem w pierwszej połowie na 1,5 minuty i dalej się zastanawiam, jak oni potrafią biegać cały mecz.